Przemek, byliście bardzo blisko zwycięstwa na dzisiejszym etapie drużyny Wyjazdny Czas. No dosłownie technika na finiszu, jeden zawodnik dychał chwilkę później za resztą, a pewnie byście wygrali z drużyną Scottbus. Właśnie trochę nieporozumienie na końcu, bo myśleliśmy, że jedziemy w trzech i ja odpuściłem przez przypadek, bo wchodziłem na czwartego zawodnika. No ale trudno, to są tylko 3 sekundy, wyścig może się jeszcze rozstrzygnąć. To nie jest, że przegraliśmy, jeszcze jest wiele premii, finisze. Na pewno będziemy walczyć, spróbujemy to wszystko odrobić, więc nie jesteśmy jeszcze przegrani. Kolarze mówią na etapie w Jabłonowie, że jedzie się do Masarni, będzie istna rzeźnia. Czy już koledzy starsi mówili ci, jak wygląda przebieg etapu właśnie do koła Jabłonowa? Startowałem w tamtym roku w tym wyścigu, walczyliśmy tam, więc wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ćwiczyliście te jazdy na rantach? Tak, tak, wszystko jest dobrze. W tamtym tygodniu wygrałem Puchar Polski w Grudziądzu tak samo na rantach, więc jest bardzo dobrze, jesteśmy w dobrej formie, więc jesteśmy dobrego zdania. To oczekujemy zwycięstwa. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.